Wygląda, jakby upływ czasu go nie dotyczył. Co sprawia, że Paweł Stasiak, 52, l. Z każdym rokiem wygląda coraz młodziej? Wokalista odniósł się do krążących na temat jego wyglądu plotek. Lider kultowego w latach osiemdziesiątych zespołu opowiedział na żywo o kulisach, popularności i swoich podróżach do Szwecji. Zdradził także tajemnicę swojego dobrego wyglądu. Reklama otrzymuje pan jeszcze propozycje matrymonialne? Cały czas i nie odpowiadam na nie. Cieszę się, z tych pozytywnych emocji w stosunku do mnie, ale jestem facetem, który ma pięćdziesiąt lat. Te dziewczyny znają mnie tylko ze sceny. A ja na co dzień mogę być, innym człowiekiem, i życie z kimś takim, to jest kompletnie odrębna sprawa. Fanki wciąż za, wami jeżdżą. Jeżdżą i to jest budujące. Zawsze jest zorganizowana grupa, która przychodzi na koncerty. Czasem siedzieli, jak koncert jest gdzieś daleko i zjawia się reprezentacja. Która dla reszty prowadzi transmisję. Pojawiają się dziewczyny z lat 80. i przynoszą nam zdjęcia, z tamtych czasów. Ale przychodzi też coraz więcej młodych ludzi. Którzy mają po kilkanaście lat i dołączają do stałej grupy fanów. Psychofani też się zdarzają? Były takie sytuacje. Ale nie ma co tego rozwijać. Myślę, że każdy z wykonawców, który jest popularny, będzie miał wcześniej czy później styczność z tym zjawiskiem. Nie było to groźne w moim przypadku. Może miałem więcej szczęścia i nie skończyło się to nieprzyjemnie dla obu stron. Czytaj dalej na następnej stronie.